uczestnicy konkursu mieli za zadanie odkryć rodzinną historię, porozmawiać z tymi, którzy jeszcze pamiętają najważniejsze dla Polaków wydarzenia. Arsenał pamięci to właśnie próba uchowania od zapomnienia, ocalenia od niepamięci rodzinnych pamiątek, wspomnień, przeżyć, wspaniałych postaci, które dopóki są wśród nas, są w stanie wiele nam powiedzieć. Historie opowiedziane w pracach przesłanych na konkurs dotyczą przede wszystkim czasów II wojny światowej i komunizmu. To jest historia mojego krewnego, dalekiego, Ignacego Bataszewskiego, który był ofiarą zbrodni wołyńskiej tam na Ukrainie. On uciekł, był wtedy małym dzieckiem. Mój dziadek umarł, zanim ja się jeszcze urodziłam i było mi przykro, że nie usłyszałam to z jego ust, ale wiedziałam, że jeśli zapiszę to, to na pewno jego historia nie zginie. Konkurs ma rozbudzać w młodzieży miłość do ojczyzny i budować rodzinne więzi. Trzeba młodzież ożywiać, a ponieważ można to zrobić w sposób praktyczny, przez zainteresowanie własną rodziną, to wtedy jest coś bardzo bliskiego, bo to jest moje. To już 16. edycja konkursu. Co roku organizowany jest w rocznicę akcji pod Arsenałem i śmierci Janka Bytnara Rudego, członka Szarych Szeregów i jednego z bohaterów powieści Kamienie na szaniec.